Czuwaj, przeprowadzamy dzisiaj wywiad z drużynowym Rafałem Pajączkiem. Nogi Rafale. Może byś coś powiedział o swojej drużynie? Przedstaw ją jakoś. Cześć. Jestem Rafał. I od trzech lat jestem drużynowym 9. drużyny harcerzy starszych Topysz imienia majora Henryka Dobrzyńskiego-Hubala. Może powiesz coś więcej na temat swojej drużyny? Moja drużyna istnieje od 17 lat. Została założona przez drucha Sławomira Bojko. Następnie była prowadzona przez drucha Marka Żabę. Potem przez druhnę Karolinę Bąk. Potem był rok przerwy i ja objąłem tą drużynę. A w tej drużynie znajduję się już od jakichś 6 lat, czyli od początku mojej harcerskiej drogi. A jak zacząłeś w ogóle swoją wędrówkę w harcerstwie, że tak powiem? Gdy byłem w 5. albo w 6. klasie, już nie pamiętam, szkoły podstawowej, w szkole był przeprowadzany nabór przez druhnę Paulinę Torbę i Magdalenę Czwakiel, więc postanowiłem spróbować, bo już od jakiegoś czasu miałem takie plany, lecz jakoś to nie wychodziło. Przyszedłem na zbiórkę, no i potem już się samo potoczyło. A jak myślisz, jakie ważne rzeczy osiągnąłeś w harcerstwie? Jakie ważne rzeczy? Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą osiągam, jest satysfakcja moich ludzi z drużyny, gdy widzę, jak cieszą się każdą zbiórką, każdym wyjazdem, a także moją obecnością i w ogóle wszystkim tym, co robimy. To jest dla mnie moje największe osiągnięcie. Jeżeli chodzi o takie stricte osiągnięcia, no to zamknąłem stopień harcerza Orlego niedawno, otworzyłem próbę na przewodnika, no i idę do przodu cały czas. Dobrze, a co cię zmotywowało na przykład do tego, żeby piąć się coraz wyżej w swoim życiu harcerskim? Myślę, że funkcja, którą posiadam i niejako odpowiedzialność, no, pociąga za sobą takie konsekwencje i zobowiązuje do czegoś, do robienia cały czas czegoś do przodu, rozwijania się na tej drodze i takiej psychicznej i tych stopni harcerskich, prawda, cały czas to wymaga ode mnie zaangażowania i dalszego rozwoju. A jak zostałeś drużyna tak konkretnie? To znaczy, no, okoliczności mojego wyboru, w cudzysłowie, były dosyć dziwne, ponieważ straciliśmy drużynową w zasadzie i przez pół roku działaliśmy bez drużynowego. Starałem się tą drużynę jakoś, nie wiem, może chyba z poczucia obowiązku razem wtedy z druhem Łukaszem Decem jeszcze ogarnąć. Po czym zdecydowaliśmy, że dalej tak nie może być. Odbyliśmy taką rozmowę razem z druhem komendantem. Przeanalizowaliśmy jeszcze i spytaliśmy o zgodę poprzedniego drużynowego, który zadeklarował się, że zostanie drużynowym, lecz nim nie został. I po decyzji drucha komendanta zostałem wybrany, no niejako w gronie nas trzech, czyli komendanta i Łukasza i mnie, na drużynowego tej drużyny. A kilka dni później, ukazał się rozkaz, zostałem mianowany. I jestem do tej pory i myślę, że jeszcze chwilę będę. Dobrze, to może powiesz coś, czym się interesujesz oprócz harcerstwa? Poza harcerstwem interesuję się bardzo muzyką oraz sportem. Bardzo lubię wszystkie sporty, najbardziej siatkówkę, którą uprawiam bardzo namiętnie. Ale lubię wszystkie sporty oglądać, bardzo mnie interesują, a od wielu, wielu lat gram na gitarze, co jest moją wielką pasją. Skończyłem szkołę muzyczną, no i nie powiem, bardzo mi ta umiejętność gry na gitarze pomaga w pracy harcerskiej i we wszystkich biwakach, we wszystkich działaniach, bo wiadomo, muzyka jest nieodłącznym elementem harcerstwa. A masz może jakieś osiągnięcia w sporcie albo w graniu na gitarze? Znaczy, jeżeli chodzi o sport, to były tam jakieś sukcesy kiedyś tam w gimnazjum. Byliśmy chyba wicemistrzami województwa dwukrotnie. A tak poza tym to gram w klubie, rywalizujemy. Znaczy, w tym roku już nie, już staram się to ograniczać, bo po prostu nie mam czasu, ale rywalizowaliśmy w lidze lokalnej i w sumie to takie sukcesy, powiedzmy, są pomniejsze, aczkolwiek bardzo budujące i motywujące do innej pracy. Jeżeli chodzi o muzykę, to myślę, że jako takiego sukcesów na jakichś konkursach nie mam, aczkolwiek skończyłem szkołę muzyczną, co uważam za bardzo duży sukces, bo wbrew pozorom
jest to bardzo, bardzo wymagająca praca, wymaga bardzo wielu godzin poświęcenia na ćwiczenia i w ogóle na uczestnictwo w lekcjach. A poza tym, no myślę, że każdy, nie wiem, każde moje lepsze granie i mój rozwój na gitarze jest dla mnie sukcesem. A co byś chciał jeszcze osiągnąć w harcerstwie? W harcerstwie? A jeszcze się da coś osiągnąć? No, wszystko można zrobić jeszcze. Jeszcze jest dużo rzeczy, które można zrobić w harcerstwie. Nie no, oczywiście mój cel taki cały czas aktualny to jest no, rozwój mojej drużyny i po prostu wychowywanie tych młodych ludzi, którzy garną się do harcerstwa. Jeżeli chodzi o mnie samego, no to teraz na pewno moim celem głównym jest także realizowanie zadań na stopień przewodnika, no i jak najszybsze ukończenie tej próby, abym mógł zostać instruktorem, żebyśmy w drużynie mieli drugiego instruktora, byłoby pięknie. A kto był twoim ideałem harcerskim lub jest? Ale chodzi tylko tutaj o osobę. Czy ogólnie o... No, o wszystko, o wszystko. To twoim ideałem. Znaczy moim, powiedzmy sobie od razu, nie ma ludzi idealnych, prawda, ale według mnie najbliższy ideał był papież Jan Paweł II i wiele razy podczas mojej drogi harcerskiej odwoływałem się i szukałem motywacji właśnie w jego słowach, często też skierowanych właśnie do skautów, ale nie tylko, i często właśnie dodawało mi to, powiedzmy, takiej otuchy i chęci do pracy. Dziękuję za wywiad z tobą. No, to tyle. Pokaż. Nie, ale nie robię zdjęcia, bo mi się rozmarzę. I tak cię nie widać prawie. To dobrze. Ja się boję. Jesteśmy zamknięci w bramie. No, ja się boję, że jesteśmy tutaj, że jest furtka otwarta. Nowy mistrzem tej lipasty. I tak cię nie widać, ale mamo. On mnie bije kablem bezprzewodowym. Pokaż, który? Ten. Który? Ty. No weź idź. Stary, dasz radę. Już nieraz to robiłeś. Się wczuć jak po prostu Krzysztof Ibisz. Tak. Poczuć się jak Szon. Ja się nie taki młody się nie czuję. Ja się tak nie odmłodzę. Ja bym sobie tu się napytać. No, propozycje jakieś. Ile masz lat? Nie no, Hanuś, to iść na spontane jak zawsze. Teraz był czas na pozdrowienia. No, kogo chciałbyś pozdrowić? Więc tak, dziękuję kadrze, dziękuję druhowi komendantowi, po prostu profesjonalne przeprowadzenie wywiadu. Pozdrawiam moją całą drużynę, trzymajcie się mocno i działajcie, i pozdrawiam wszystkich harcerzy i pozdrawiam, tak, ciebie Grzesiu. A mamy nie pozdrawiasz? Mama wie, że ja ją kocham, to po co ją mam pozdrawiać? Okej, thank you.